Brazylia posiada największy w Ameryce Łacińskiej przemysł obronny, oferujący szereg pojazdów do zastosowań militarnych. Zapraszam do oglądania. EE-9 Cascavel. Opancerzony pojazd rozpoznawczy wprowadzony na rynek w latach 70. przez firmę Engesa. Poza rozpoznaniem pojazd może wspierać piechotę i zwalczać wozy bojowe przeciwnika. Kadłub i wieżę wykonano ze spawanego dwuwarstwowego pancerza, który chroni przed bronią strzelecką, artylerią i małymi minami. Początkowym uzbrojeniem było działko 37mm z czołgu M3 Stewart, słusznie potem zastąpionym działem 90mm osadzonym we francuskiej wieży Spancharda AML. Pojazd opracowano w kilku wersjach różniących się napędem, uzbrojeniem czy wyposażeniem. Cascavel odniósł sukces na światowym rynku, trafiając do wielu państw w Ameryce Łacińskiej, Afryce i Bliskim Wschodzie. Walczyły podczas wojny iracko-irańskiej, II wojny domowej w Kongu czy konfliktach wewnętrznych w Mianmie i Kolumbii. Agral Marua. Samochód terenowy używany przez wojsko i inne służby mundurowe. Za napęd służą czterocylindrowe diesle od MWM i Cummins'a. Zawieszenie stanowią belki podłużne, sprężyny Panharda i śrubowe, sztywna oś, półeliptyczne resory i amortyzatory teleskopowe. Terenówka pokonuje wzniesienia o nachyleniu 60 stopni i boczne wzniesienia o kącie 30 stopni. Wojskowe warianty auta od Agral to klasyczna terenówka, wóz rozpoznania, ambulans, pojazd dowodzenia, walki elektroniczne i nośnik uzbrojenia. Poza Brazylią Marua służy w Argentynie, Ekwadorze, Paragwaju, Namibii, Ganie czy Peru. Siwung. Lekka terenówka dedykowana lekkiej piechocie i brygadom spadochronowym. Posiada wspólnych projektantów ze wspomnianym wcześniej Agral Marua. Siwung ma lekki rurowy korpus z wbudowaną klatką bezpieczeństwa. Może przewozić dwóch pasażerów, 500 kg ładunku i główną broń w postaci KM-a 7,62 mm. Oryginalnym uzbrojeniem jest wyrzutnia PPK AT-4 lub ALAC. Hak z tyłu umożliwia holowanie przyczep i artylerii. Pojazd można zrzucać ze spadochronu i transportować na pokładzie samolotu C-130 lub Embraer KC-390. Astros 3. Artyleryjski zestaw rakietowy na podwoziu ośmiokołowej ciężarówki. Najnowocześniejszy tego typu sprzęt w brazylijskiej armii. Wyrzutnia używa trzech dedykowanych pocisków. SS-150 o zasięgu podanym w nazwie FOG-MPM, kierowane światłowodowo czy samosterujące AV-TM. Kompatybilna jest też amunicja z drugiej generacji Astrosa. Ośmiokołowy nośnik posiada opancerzoną kabinę i cztery hydrauliczne stabilizatory opuszczane przed strzelaniem. EE-18 Sukuri. Lekki niszczyciel czołgów firmy Engesa, zbudowany w układzie 6x6. Wyposażony we włoską armatę kaliber 105 mm, miał zwalczać pojazdy wyżej zaawansowane niż czołg T-55. Kadłub ze stalą podwójnej twardości chronił tylko przed ostrzałem karabinów i dział małego kalibru. Działo było stabilizowane, ładowane ręcznie, a cyfrowy system kierowania ognia umożliwiał strzelanie w ruchu. Upadek żelaznej kurtyny i zalew krajów trzeciego świata wschodnioeuropejskim uzbrojeniem spowodował, że Sukuri nie znalazł żadnego nabywcy. Troller T4. Trzydrzwiowy samochód terenowy wprowadzony także do służby w armii. Specjalnie do wojska zadedykowano wariant T4M mający możliwość zdemontowania dachu i przedniej szyby, brodzenia do 1 metra i opuszczenia pojazdu przez załogę podczas zanurzenia. Wojskowa wersja posiada dodatkowy 20-litrowy zbiornik paliwa. Pojazdy nie przeszły kwalifikacji wojskowych ze względu na elektronikę w silniku, podatną na awarię i generującą ślad elektromagnetyczny. Jednak około 100 trollerów bazowej odmiany służy w brygadzie piechoty spadochronowej. Volkswagen Constellation. Volkswagen na rynek Ameryki Południowej produkuje ciężarówki, również na potrzeby armii. Constellation to ciągnik siodłowy w konfiguracji dwu- lub trzyosiowej. Wojskowa wersja ma ładowność 10 ton i zdolność pokonywania przeszkód terenowych do 30 stopni nachyleń bocznych i do 60 stopni wzniesień czołowych oraz brodzenia w wodzie do głębokości 1 metra. Inne ciężarówki brazylijskiej armii produkowane lokalnie to Mercedes-Benz Acelo, Ford Cargo, Volkswagen Worker czy Volvo NL10. MB3 Tamoyo.
jedna z dwóch propozycji brazylijskiego czołgu podstawowego. Firma Bernardini ukończyła w 1984 prototyp 30-tonowego czołgu z 500-konnym dieslem Scania i armatą 90 mm, ładowaną przez działo nowego i wyposażoną w przedmuchiwacz gazów prochowych. Później zmieniono silnik na Detroit Diesel, a uzbrojenie na brytyjską L7 kaliber 105 mm. MB3 jednak nie wszedł do produkcji. A Vibra Stupi, wielozadaniowy samochód opancerzony, proponowany jako przyszły wóz armii brazylijskiej. Bazuje on na Renault Sherpa. Dach posiada elastyczną i modułową konstrukcję, podatną na instalację różnych systemów. Tupi przewiezie 5 żołnierzy i 2,5 tony ładunku. Załoga ma do dyspozycji otwory strzelnicze i wyrzutnie granatów. Kabina jest przystosowana do montażu dodatkowego opancerzenia i systemów przeciwminowych. Samochód w standardzie wyposażono w wyciągarkę elektryczną i system pompowania kół. AVVBL 4x4, 12-tonowy wielozadaniowy samochód terenowy od firmy Avibras, zbudowany na podwoziu Unimoga. Dzięki modułowej konstrukcji może służyć jako wóz logistyczny, policyjny, medyczny, transportowy czy dowódczy. Właz dachowy można uzbroić w KM i wyrzutnie PPK. Oryginalne podwozie zostało wydłużone, a zastosowana kabina została opancerzona. Pojazdy te trafiły do Meksyku, a w Brazylii służą głównie jako wsparcie artylerii rakietowej. EE-11 Urutu, transporter opancerzony produkcji Engesy z lat 70. Wóz w dużej mierze oparto na elementach z EE-9 Cascavel. Posiada w stosunku do niego zmodyfikowane podwozie z 6 kołami i większy pochyły kadłub. Urutu jest zdolny pokonywać wodę dzięki dwóm śmigłom. Przewozi 11-osobowy oddział wraz z dowódcą. Przód pojazdu chroni dwuwarstwowy stalowy pancerz. Resztę wozu chroni cienka warstwa 6 mm. Pancerz ten chroni przed bronią małokalibrową i odłamkami min i artylerii. EE-11 występuje też w wariancie bojowego wozu piechoty, zestawu przeciwlotniczego, wozu dowódczego, medycznego i ewakuacji technicznej. EE-T1 Osorio, ostatni projekt firmy Engesa, który doprowadził ją do bankructwa. W założeniu miał to być czołg tani, lekki i w miarę uniwersalny. 10-metrowa konstrukcja ważyła 40 ton, a napędzał ją niemiecki diesel 1100-konny. Hydropneumatyczne zawieszenie i kadłub były autorskimi projektami, ale wieża pochodziła od Vickersa. Jako uzbrojenie proponowano armatę Giat G1 120 mm lub L7 kaliber 105 mm. Czołgiem tym interesowały się wojska brazylijskie i saudyjskie. Ci drudzy jednak zdecydowali się na Abramsy, przez co cena jednostkowa wzrosła dwukrotnie, co też spowodowało wycofanie się Brazylii. Dodatkowo Engesa na potrzeby projektu wzięła kredyt, którego nie spłaciła, a firma splajtowała w 1993. Iveco Guarani. Brazylijski oddział Iveco kontynuuje produkcję wozów opancerzonych w kraju kawy. Guarani bazuje na Iveco Super AV, jednak główną różnicą jest zastosowanie 3 osi zamiast 4. Jako transporter opancerzony potrafi zabrać 9 desantowców i samodzielnie pływać do 10 km na godzinę. Wieżę na dachu można wyposażyć w karabiny 5,56 lub działa kaliber 30 mm. Guarani oferowany jest jako wóz transportowy, dowódczy, rozpoznawczy, medyczny czy ewakuacji technicznej. Część podzespołów pojazd dzieli z włoskim niszczycielem czołgów Centauro 2. Pojazdem sukcesywnie wprowadzanym do wojsk brazylijskich interesuje się Argentyna, także w zakresie wspólnej produkcji. Zachęcam do oglądania pozostałych filmów na moim kanale o technice wojskowej i lotniczej.